Rozpoczęły się szkolenia i kursy organizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu Bielsko-Biała Łączy Ludzi. Zajęcia odbywają się w siedzibach instytucji i firm szkoleniowych na terenie Bielska-Białej i najbliższych okolic. Z kamerą wybraliśmy się do Międzyrzecza Górnego, gdzie trwa jeden z dłuższych i najbardziej wymagających kursów. Jego ukończenie da uczestnikom kwalifikacje do obsługi koparko-ładowarki. Zawód to poszukiwany, szczególnie w budownictwie i drogownictwie, a jak wiemy, te branże w ostatnich latach przeżywają prawdziwy boom. Organizujemy takie kursy przynajmniej raz lub dwa razy do roku. Trafia się tam od 2 do 4 lub 6 osób. Te osoby widać, że są zainteresowane tym szkoleniem, żeby przekwalifikować się i znaleźć zatrudnienie w innym sektorze budownictwa lub przekwalifikowania. To jest kurs operatora koparko-ładowarki. W programie mamy 116 godzin szkolenia teoretycznego, z czego jest 86 godzin części praktycznej. Część praktyczna jest liczona w godzinach zegarowych. Oceniamy każdego, że tak powiem, no dość surowo, ponieważ przyszły pracodawca, który zatrudni taką osobę, ma jakieś też wysokie oczekiwania, ponieważ no jest ciężko na rynku pracy i staramy się, żeby ci ludzie byli jak najlepiej wyszkoleni. Nie ograniczamy tej ilości godzin, nawet dokładamy w niektórych przypadkach, gdzie widać, że tego brakuje, bo jeżeli ktoś był do tej pory cukiernikiem, a chce zostać operatorem, to naprawdę jest to dość duży wkład wysiłku, żeby tego człowieka przygotować, przekwalifikować i nauczyć. No i chyba dla tej osoby duży zysk, nie tylko finansowy, ale no świetny zawód w sumie mimo wszystko. Oczywiście to jest świetny zawód, bo na dzień dzisiejszy w tym zawodzie można zarobić 20 zł na godzinę do ręki. Jest to zawód dobrze płatny i popularny, w którym najszybciej można znaleźć zatrudnienie. Jednym z uczestników kursu jest Patryk Myczka. Pomimo ukończenia gimnazjum i technikum nie podjął dotąd pracy zawodowej. Wszędzie pracodawca wymagał doświadczenia. Operatorom urządzeń budowlanych bywa łatwiej, bo zapotrzebowanie na tę profesję jest duże. Bardzo trudno. Wszędzie, gdzie poszedłem, to wymagane było doświadczenie. Gdziekolwiek nie byłem pytać, zawsze ma pan doświadczenie? Nie, nie mam. No to dziękujemy, poszukujemy kogoś z doświadczeniem. I na tym kończyła się rozmowa z pracodawcą. Jest teraz po to właśnie ten kurs? Tak. Między innymi po to, żeby mieć kurs, mieć tak zwany papierek i móc się potem wykazać. Patryk ma już ułożony plan. Po kursie no, zamierzam poszukać pracy właśnie jako operator koparko-ładowarki, żeby zdobyć doświadczenie w jakiejś małej firmie, a potem dostać się do jakiejś większej firmy i porządnie zarabiać. W większych firmach są większe szanse? Czy w mniejszych firmach jest podobno większa szansa na dostanie się, bo tam nie wymagają takiego wielkiego doświadczenia, prawda? A potem już w takiej małej firmie dostać doświadczenie, zdobyć tam jakieś i do większej firmy tam już doświadczenie się ma, można się czymś wykazać, już lepsze zarobki i tego typu rzeczy.